Czerwony to wschód słońca, a wschód słońca to czerwony. Czerwony to bicie serca, czerwony to namiętność, czerwone wino, czerwone róże, buraki, tulipany, papryka. Krew tętnicza. Tak, to też. Przede wszystkim dla mnie, jako dla chłopaka, który ma 23 lata i dopiero zaczyna swoją przygodę w teatrze, jest o takiej inicjacji artystycznej, o pasjach, że zawsze jakby spotykamy w życiu osobę, która nas w jakiś sposób nakierowywuje. Spotykamy różne takie osoby, prawda? To nam się zmienia przez całe życie, ale jest przeważnie, ja tak to odczuwam, że jest ktoś, ja tak miałem, że który nas nakierowuje na tą ścieżkę i potem się idzie w tym kierunku. I o tym trochę jest ta sztuka. Zamykają chińską knajpę. Wszystko, co jest czegokolwiek warte, się kończy. Jesteśmy częścią odwiecznego procesu. Tworzenie, dojrzewanie i umieranie. Ten Rotko, mimo wszystkich swoich przywar i szorstkości wobec Kena, ma w sobie coś fascynującego i całkowicie pochłaniającego. I Ken strasznie dużo mu zawdzięcza. Mimo, że nie do końca może to popiera i nie wiadomo, czy będzie szedł w tym kierunku. Owoc granatu. Flaga sowiecka. Nazistowska flaga. Chińska flaga. Dzielnica czerwonych latarni. Moulin Rouge. Lawa. Sportowy samochód. Wnętrzności. Płomień. Włosy u Tycjana. Podcięcie szyb. Krew umywacz. Święty Mikołaj. Szatan. Nie jest tajemnicą, że to postać potwornie skomplikowana i potwornie pogmatwana i potwornie jakby uciążliwa nie tylko dla otoczenia, ale dla siebie samego. Ten prawdziwy Rotko, z tego co ja czytałem o nim, to miał jak gdyby dojmującą świadomość, że oto jakaś epoka, w której on funkcjonował, żył i tworzył, odchodzi. I odchodzi w sposób bolesny. Tam jest z tym całym bagażem po II wojnie światowej, po zmianach w ogóle percepcji sztuki i tak dalej, i tak dalej. On się stał nagle ofiarą trochę czasu w swoim rozumieniu.